Siemanko, siemaneczko, witam wszystkich ponownie z tej strony Beardrust. Witam Was w kolejnym odcinku, w którym będziemy sobie kontynuować rozmowy na temat włosów siwych. Jeśli widzieliście, bądź nie, w poprzednim odcinku pokazywałem Wam, jak wygląda proces repigmentacji siwych włosów. Pokazywałem Wam, jak wygląda ten proces krok po kroku, testowałem farby Precision Blend od American Crew na modelu. Testowałem je na swoich włosach i na brodzie. Jak widzicie, broda nadal jest troszeczkę ciemniejsza niż moja naturalna, także kolorek się jeszcze trzyma. Siwe włosy też póki co jeszcze dobrze przykryte. Jeśli nie widzieliście jeszcze tego filmu, zachęcam Was do obejrzenia. Bardzo fajne efekty na nim widać, także zachęcam Was. Gdzieś tutaj do góry pojawi się link. A dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym kosmetyku właśnie z tej grupy kosmetyków przeznaczonych do siwych włosów, farbowanych na blond. A będzie to szampon do włosów od American Crew, czyli Daily Silver Shampoo. Zapraszam. Szampon Daily Silver Shampoo występuje w typowej dla American Crew plastikowej butelce w ciemnym kolorze z kontrastującymi białymi i srebrnymi napisami. Buteleczka ma pojemność 250 ml i dozownik występuje taki jak w innych szamponach marki American Crew, czyli naciskamy sobie jedną stronę dozownika i pokazuje nam się otwór, którym aplikujemy szampon na włosy. Z opakowania możemy dowiedzieć się, że szampon jest oparty na wegańskiej formule, czyli nie mamy tutaj żadnych odzwierzęcych składników. W szamponie nie ma też silikonów i szampon naturalny jest w 95%. Jeśli lubicie swoją siwiznę, a denerwuje Was to, że włosy zaczynają wpadać w żółte lub miedziane tony, to właśnie American Crew Silver Shampoo jest dla Was. Szampon ma na celu przywrócenie jednolitego odcienia włosów, przeciwdziała żółknięciu włosów siwych, rozjaśnianych oraz farbowanych na blond. Szampon zawiera proteiny mleka, które chronią włosy przed przesuszeniem, co jest częste przy włosach siwych. Jak większość tego typu szamponów, szampon American Crew jest fioletowy. Jego konsystencja jest nieco bardziej leista niż szampony, które testowałem do tej pory. Natomiast produkt bardzo dobrze się pieni, tworzy fajną, gęstą pianę na włosach. Bardzo przyjemnie pachnie. Włosy po myciu są fajnie nawilżone, bardzo łatwo je rozczesać. Formuła szamponu została ulepszona, także możemy ten szampon stosować codziennie. A producent nawet poleca wypróbować sobie szampon do brody, która, jak wiemy, też często gęsto bywa różnokolorowa. Szamponu Daily Silver Shampoo używam już od pewnego czasu, natomiast wydaje mi się, że jeszcze zbyt krótko z nim obcuję, żeby stwierdzić w pełni, czy działa. Co więcej, moje włosy póki co nie są na tyle siwe, żeby wymagały jakiejś szczególnej pielęgnacji, no i nie zauważyłem, żeby też jakoś bardzo wpadały w żółte czy miedziane tony. Niemniej jednak, pracując w barbershopie, zdobyłem taką wiedzę na temat tego typu szamponów i wiem z doświadczenia właśnie moich klientów, że bardzo chętnie wracają po tego typu produkty i chwalą sobie ich działanie. Także jeśli Twoje włosy są siwe, zauważyłeś u siebie zmianę koloru na taki bardziej pożółkły czy miedziany, być może farbowałeś włosy na blond, to zdecydowanie polecam Ci wypróbować szampon od American Crew, który tą siwiznę zniweluje, uszlachetni i odpowiednio zadba również o Twoje włosy. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. W opisie na dole znajdziecie link
do szamponu, o którym sobie dzisiaj rozmawialiśmy, a także kod rabatowy na zakupy w sklepie barberstore.pl. Z mojej strony to wszystko, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!